Witam graczy, bardzo serdecznie, odcinek dość nietypowy, jak wiecie w tym tygodniu nie nagrywałem ani ligi, ani turnieju, oczywiście grałem te wydarzenia, natomiast nie chciałem ich nagrywać, no bo to, co się dzieje, widzę to jest troszkę XD i twórcy gry tam przesadzili, nie napisali nam prawidłowych procentów na wszystkie różne rzeczy jakie tam się zdarzają, więc nawet nie ma sensu tego nagrywać, poza tym bije się często te same obrony, topowe obrony z jakimiś tam nautikami. Hatorami, Shawujingami, Skorpionicami i jakimiś tam lemonudami. Eee, więc tak to wygląda eee, No i postanowiłem, że Wam tu zrobię e, taki odcineczek Pokazując jak mi poszło, e, co wygrałem, co nie, gdzie przegrałem e, Więc sobie zaczniemy od turnieju Turniej, <laughs> Turniej widzimy, jestem top 1% e, Tak wyglądały u mnie ataki może od początku Więc na, najpierw było 5 wygranych Później kolejnego dnia pojawiła się pierwsza, e, pierwsza odbitka na takim typie. E, później kolejnego dnia druga odbitka na Bolku z paczki, Bolek, silny Bolek. E, potem, potem była już trzecia odbitka niestety. E, tutaj zbiłem Geila, proszę bardzo, Polak. E, no i tu była czwarta odbitka. Musiałem się wykupić, wykupiłem się oczywiście za 75 Diaksów, bo to było chyba w czwartek, zostało mi jeszcze z dwa ataki, więc nie miałem możliwe, że nie miałbym 10%. No i później zagrałem po wykupieniu, po wykupieniu przegrałem jeszcze raz z jakimś liderem Sojuszu Valent no. Taki def. Nie mam, nie mam dużo kart. E, trójek, więc ten tetu nie idą mi za dobrze. E, później jeszcze zbiłem brzozę. E, jeszcze trafiła się jedna porażka. No i potem już były zwycięstwa. Tak to wyglądało jeśli chodzi o defenses. Defenses u mnie działało w ten oto sposób. Cyk, 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 cyk. E, nie mam tu swojej defenses już. Miałem drzewo na tanku. Gdzieś tam faza wrzuciłem, gdzieś tam wrzuciłem Jahangira, e, gdzieś tam tego, tego wesołka e, i tak to się kręciło. E, no i tak. Byłem na miejscu 3376, więc nie wiem, czy to dobre miejsce, czy nie. E, najważniejsze, że było to 1%. Za chwilę pokażemy nagrodę. zobaczymy, tylko sobie przejrzymy tabelę mistrzowską i jak tutaj e, top 100, e, czy mamy jakiegoś Polaka Rodaka jest Stonex YouTube. Polak Rodak z sojuszu Boom, proszę bardzo. Oczywiście, ma na YouTubie, możemy sobie znaleźć. Ja go zawsze zwykle znam jako spocony Stonex, bo jak wpiszecie Stonex, Stonex YouTube, to tam wam wyskoczy jakiś typ inny. Pierwszy e, możecie też wpisać Stonex Empire and Puzzle, to wtedy on wyskoczy, ale ja polecam wpisywać spocony Stonex. E, I znajdziecie. Jest również Blade. Blade z sojuszu szelest spadających liści. Bardzo fajny sojusz, bardzo fajny szelest i kolejny gracz Ginżulu Fire of Poland. Proszę bardzo. No lubię no, z Rycerzy Ciemności. Więc tutaj widzimy. E, troszkę graczy w tych okolicach 50 się znalazło. Znalazło się. E, I czy to będzie na tyle? Stefan, ale nie wiem czy Stefan to jest. Wiadomo, że Stefan to jest takie ogólnoświatowe imię. To samo Daniel. E, no i tak, tak się zakończył turniej, więc czekamy na kolejny. Tak jak mówię, turniejów chyba nie będę nagrywał, będę to robił w ten, w ten sposób, że wam po prostu będę pokazywał tutaj tabelę na koniec, swoje ataki, swoje defy. No i to tyle, przejdźmy sobie teraz do nagród za turniej. I mamy nagrody z turnieju. Jak widzimy jest tokenik, bardzo słodki tokenik. Oj, no i cztery kulki, które są bardzo, bardzo słabe. Tak to się finalnie prezentuje. No więc Lipson, Lipson, Lipson. Nagrody za top 1%. Znowu gra nie zaskoczyła. Nie zaskoczyła wcale. Tego się mogliśmy spodziewać. I teraz, moi drodzy, mamy ligę bohaterów. E, również już jestem po sobotnich atakach. Zagrałem sobie z rana, wypiłem flaszkę dla was, żebyś, żebym tu już mógł sobie zrobić jakieś tam małe podsumowanie. Defenses, tu zaczniemy sobie od defenses. Defenses E, ciągle kaszana, dużo przegranych. E, no ale nic tu nie zmieniam w tej defenses. Mam ciągle taką, jaką mam. Nie zmieniam tego. No. Mm, tak to się prezentuje. E, niech sobie taka będzie po prostu e, i tyle. To jest hit w tej lidze: 25% e, dodatkowej szansy na odparcie różnego rodzaju e, efektów ze statusu e, Mana Reduction czy Buff Dispels, czyli coś takiego co mają kreskówki. No, i tutaj to wchodzi na poziomie kreskówek, więc wydaje mi się, że tutaj w opisie napisali, że to jest 25%, a w skrypcie, w kodzie zapomnieli zmienić. Zrobili to pewnie kopiuj i wklej z kreskówek. Zapomnieli tam zmienić z 75 na 25%. Tak to wygląda z moich obserwacji. Dajcie znać, jak to wygląda z waszych obserwacji, ale wydaje mi się, że u każdego to wygląda podobnie. Ja jestem tu, jak widzicie, na chwilę obecną na, na, na miejscu 149. Tak to wygląda. Eee, znowu mamy 20, level 30, więc nawet to wam nie będę pokazywał co tu się dzieje, bo to, co tu się dzieje, to rozwiemy już dobrze. Comedy Central grane, eee, pokażę Wam tutaj atak swoje, jak to szło od, od początku. No, nie tak, na początku szło dobrze. Oczywiście, tutaj jakoś Pani Jeziora. Tutaj coś tam też Pani Jeziora. Takie defki były na początku, więc nie było źle. Wygrywało się troszkę. Tutaj Manu dość znany gracz. E, Our Last Dance pewnie też znaczę, znacie gracza. E, często w jakichś tam topkach. Też się udało go zbić. Oczywiście no, tu już obrony wiadomo, że nauki zaczynają. Więc sobie graliśmy. Tak jest. I tutaj taki pan udało się zbić. E, pewnie kojarzycie Menisa 5. Mam film. Zaraz wam pokażę, jak to wyglądało bicie jego. Ale przejdźmy sobie dalej. No i to była już niestety pierwsza porażka na Brutusie, i to odbiłem się na jakimś śmietnikowym kapturku, czy tam, kopciuszku, który nie jest dobry, ale tutaj gierka nic nie dawała, niestety. Nic nie dawała. No tak czasami bywa, że robicie 4000 ruchów, nie ma nic na planszy, oczywiście gram składem na 6 klocków. Mój skład w ataku wyglądał następująco. Otóż, tak jak w poprzednich, w poprzednich ligach już mogliście zauważyć, na filmach grałem połączenie Hator z Rysiem żeby Hator paliła na 6 klocków. Do tego Torben i Pepper Flame, żeby, żeby ta Hator odpalała Torbena i Pepper Flame po 6 klockach również. E, więc fajny skład na 6 klocków. No do tego brałem przeważnie Xizi, bo już musiałem, potrzebowałem tego Dispela e, Tam gdzie Xizi nie, 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 nie potrzebowałem, to brałem Shimmer Scale, natomiast większość tych ataków to była z Ink, czyli Skorpionica, Pepper Flame Torben do bicia No i Ryś Hator jako, jako karty saportujące e, Niestety, no jak widzicie nie udało się wszystkiego wygrać. Coś tam się wygrywało, coś tam się przegrywało no i dzisiaj, dzisiaj to było, to było wiele przegranych niestety. Nogiereczka dzisiaj pokazała jaka to jest wspaniała i nawet tych sześciu czerwonych nie potrafiłem cięż, często znaleźć. No szkoda, tak to wygląda po, po 48 atakach w tej, w tej rundzie. Myślę, że przejdę dalej do kolejnej rundy, czyli do rundy ostatniej, ale jak to będzie wyglądało no to zobaczymy. Póki co pokażę Wam teraz atak na y, Omenisa. Trafiliśmy Omenisa, więc ciekawie na lidze bohaterów. E, Dało mu się wylosować kostium do Hator, więc jakieś tam przyzwanka były. No i ja taka typowa pod, y, pod to wydarzenie y, ligowe y, czyli jest, jest tutaj HiPek, który, który jest silny, którego nie można zespelować. No dobra, idziemy tym składem, zobaczymy jak i co będzie. Atak Atak, go, go, go Jest jedna trójka No zobaczymy, czy przyjdzie druga Na razie nie Tu będziemy mieli, tylko ciekawe czy to nie będzie za późno, bo tu pewnie przyjdzie combo Dobra, combo nie przyszło Zrobimy sobie tak, nie wiem czy jestem w stanie ją zabić, 2900 żyćku no będziemy próbować będziemy próbować nie wiem czy tu w forcyza czy lepiej w... dobra tu uderzymy w ten sposób dobra ona umarła więc jest gita iro na razie i co my tu mamy dalej dalej idziemy szukać kloca e... może tak Dobra, zobaczymy, czy uda się zatruć koleżkę. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, zaraz będzie odpalał mi e, ten pofit, więc, więc tutaj... E, jak on ma? Hipek uderzy. Dobra, tylko że tu nadal nie ma tych czerwonych nigdzie. To chyba będzie porażka, mimo wszystko. Dobra, mam jedne czerwone. Z tym, że mogę odpalić tutaj Reliusa. No i zobaczymy, czy tego odpali. Nie powinno, chyba, że przyjdzie jakieś kombo. Dobra. No i teraz tak, myślę, że jestem w stanie zabić stronę jedną. Ile ty masz 1630. Nie miałaś chyba jakiegoś przełamania limitów, więc powinienem cię zabić e, normalnie pepperflame'om. Dobra. A ten jeszcze żyje, koleżka. Oczywiście opór zrobił na e, tego. Tak jest, 25% szans oczywiście. Wszystko legit. Tu oczywiście palimy. Trujemy. No jeszcze nie umrzeł, ale my tu widzimy, że mamy, mamy skorpiona. Więc cyk. A tego nie można truć, tak, bo ma tę samą rodzinę. Tak, Immunity to poison damage. Świetnie, świetnie. E, dobra, robimy tak i tak. To wystarczy? Dobra, wystarczyło. Zdało się zbić omenisa w lidze. Eee. No, tak jak mówię, gdyby ten skład nie był na 6 klocków czerwonych, tylko na więcej, na 7 chociażby, no to byłaby tu na pewno przegrana, bo tam brakowało pół milimetra w pasku hator, żeby ją załadować. Więc, więc, jeśli miałbym szukać tych 7, 7, to na pewno bym przegrał. No, ale tak to jest, na chwilę obecną takie są defy. Jak wiecie, ligi nie nagrywam, ale myślę, że taki bonus zaciekawi każdego. Gdzieś tam go wrzucę. Jak go oglądacie, to oczywiście już go gdzieś tam wrzuciłem ale ja się jeszcze będę głowił gdzie. Więc tak wygląda tutaj atak na słynnego Omenisa V. No i tak by to wyglądało, widzowie, tak by to wyglądało, więc dajcie znać, czy ten format wam się podoba, bo by on co sobota wtedy by się pojawiał. Mm, więc by, mielibyśmy takie. takie, mm, Wiecie, wojny Wojny zawsze, zawsze wrzucam w czwartek e, oraz w niedzielę. Więc tu mamy, tu mamy takie, takie takie, dwa dni. W sobotę wrzucałbym to, e, w niedzielę dodatkowo wrzucałbym wojnę. Ewentualnie mogę tę wojnę przynieść na poniedziałek, ale myślę, że w niedzielę wieczorem lepiej to wrzucać, bo e, wieczorami w niedzielę możemy sobie jeszcze ją obejrzeć, kto nie ma co robić. Taki jeszcze ostatni ostatni akt e, chillingu. Chillingu, czyli wiemy oczywiście, że. E, chodzi o takie takiego odprężenia się odprężenia się e, więc dajcie znać co ty myślicie no i tyle ode mnie trzymajcie się cześć